Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek z Żuraw vloguje oraz kolejny odcinek z Biblioteczki Żurawia, w którym to odcinku będziemy omawiać kolejną książkę z uniwersum gry komputerowej Mass Effect, czyli będziemy omawiać trzecią już książkę z tego uniwersum wydaną w Polsce, trzecią książkę autora i scenarzysty gry komputerowej Mass Effect, drukarz Pyszyna. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Fabryka Słów w 2011 roku o tytule Mass Effect Odwet. To jest książka Mass Effect Odwet i bohaterem tej książki po raz kolejny jest Paul Grayson, znany z poprzedniego tytułu, czyli z Mass Effect Podniesienie. Jest Paul Grayson, który niestety podpadł organizacji Cerberu z tym, że tak powiem, sprzeciwił się człowiekowi iluzji i uratował swoją córkę, bardzo mocną biotyczkę, przed zakusami Cerberusa i przed na pewno okrutnymi eksperymentami, które ten chciał na niej, które chciała przeprowadzać ta organizacja na jego córce. Właśnie, za bardzo się zaplątałem w tym, co chciałem powiedzieć. W każdym razie po raz kolejny w tej książce, trzeciej już z kolei z uniwersum Mass Effect, bohaterem takim jakby głównym jest Paul Grayson, który tym, że podpadł człowiekowi iluzji, popada w naprawdę potężne kłopoty, ponieważ człowiek iluzja udaje się położyć swoje brudne łapy na Paulu Graysonie i dostaje się do niewoli człowieka iluzji tam. Człowiek iluzja wszczepia mu technologię żniwiarzy, czyli takich potężnych, mechanicznych istot, które żyją poza obrębem znane. Żyją, to jest eufemizm taki trochę, ale powiedzmy, że żyją poza obrębem znanej galaktyki, tam gdzieś w mrokach kosmosu, i przebudzają się co 50 tysięcy lat, by oczyścić galaktykę z istot żywych. Wojna ze żniwiarzami jest oczywiście na głównym silnikiem napędowym całej trylogii gier Mass Effect. Natomiast tutaj w książce wszystko się skupia na rozgrywce między człowiekiem iluzją, jego organizacją Cerberus, z Paulem Graysonem, a także po raz kolejny w całe to zamieszanie z tym człowiekiem zostają wplątani już admirał David Anderson, czyli ten zwierzchnik komandora Sheparda, znany ze wszystkich części gier, oraz jego przyjaciółka, pani doktor Kaylee Sanders, która to już po raz kolejny w trzeciej książce pakuje się w niezłe problemy. Tak jak poprzednio, książka jest bardzo fajnie napisana. No, drukarz Pyszyn jak dla mnie jest jednym z takich fajniejszych autorów książek gamingowych, chociaż napisał też wiele książek niezwiązanych z gamingiem, bo tak jak już mówiłem w poprzednim vlogu, drukarz Pyszyn pisał książki także do uniwersum Gwiezdnych Wojen, czy tam jeszcze jakieś inne książki. No ale w każdym razie warsztat ma niezły, czyta się to przyjemnie na pewno i książka jest przynajmniej w mojej prywatnej opinii godna polecenia i godna przeczytania. Jest to bardzo takie dobre czytadło na kanwie science fiction, czyli mamy tutaj wiele sporo ciekawych technologii i ciekawych opisów związanych właśnie z tą futurystyczną wizją przyszłości. Natomiast sama książka jest jak najbardziej książką akcji, książką sensacyjną. Dużo tutaj znowu jest strzelanin, pościgów, walki wręcz. Pojawia się także znany z trzeciej części gry zabójca Cerberusa Kai Leng, który ściga Paula Graysona, no i tam wszystkie te postaci się ze sobą spotykają, czyli Grayson, Kai Leng, David Anderson, admirał David Anderson oraz Kaylee Sanders, wszyscy są oni tutaj wplecieni. Pojawia się także stacja znana z trójki i z dwójki, stacja taka wolna stacja Omega rządzona przez Arię T'Loak, która to jest królową piratów i wielką, jakby to powiedzieć, królową piratów, królową przestępców, królową przemytników, królową handlarzy. Jest po prostu królową półświatka,
tamtego uniwersum i tamtych rejonów kosmosu, w których toczy się rozgrywka. I ogólnie naprawdę polecam, książka za dużo stron nie ma, znaczy no po prostu ma treść pisana dosyć dużą czcionką, a stron kilkaset, raptem 330 stron wypełnionej akcją książki, którą na pewno polecam każdemu fanowi tak książek science fiction, jak i książek przygodowych, książek akcji, czy też książek na podstawie gier. Raz, że trylogia Mass Effect jest bardzo fajną trylogią gier, tak i można powiedzieć trylogia książkowa, która ukazała się w Polsce, jest jak najbardziej godna polecenia. Czyta się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Za wiele tutaj nie mogę więcej zdradzać na temat tej książki, ponieważ wtedy bym już spoilerował mocno fabułę, ale mówię, kto zechce, na pewno sięgnie. Ja jeszcze raz ze swojej strony naprawdę bardzo mocno książkę polecam. Pod każdym względem bardzo dobrze się ją czyta i naprawdę jeżeli chodzi o książki gamingowe, czyli książki oparte o uniwersa z gier albo na podstawie uniwersów z gier, albo jakoś powiązane z różnymi grami komputerowymi, konsolowymi i innymi, bardzo mało jest takich książek, które by się nadawały do czytania. Raczej zazwyczaj są to produkcje mocno przeciętne, a na tym tle książki z uniwersum Mass Effect jak najbardziej się wyróżniają na plus. No. Więc to by było wszystko z tego odcinka Żuraw vloguje i z tego odcinka Biblioteki Żurawia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zapraszam Was na kolejne odcinki z Żuraw vloguje. No i zapraszam Was do czytania książek, nie tylko tej, którą tutaj Wam macham przed oczami, ale także innych książek różnych gatunków. Czytać po prostu warto, warto i jeszcze raz warto. Dziękuję Wam w takim razie za uwagę już ostatni raz, no i do zobaczenia i cześć!